Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym odcinku Speedra na 6.0. Zapraszam, 10 minut na partię. Gramy, komentujemy. Ranking zbliża się już powolutku do rankingu 2000, więc już te partie na pewno są na fajnym poziomie. No i zapraszam, mamy E6, mamy obronę francuską. Z góry dziękuję Smokowi znowu za Donajcika na nową myszkę Smoku, bardzo dziękuję. I teraz tak, tutaj mamy obronę francuską, zagrajmy posunięcie D4. Oj. Nie mamy obrony francuskiej, co to jest? A może mi skliknął też? No dziwnie, w sumie jak tak pionek sobie ruszył, to w takim razie zbudujmy sobie silne centrum. Jak przeciwnik pozwala, to wyprowadźmy sobie kolejną, kolejnego pionka. Może jeszcze pokuszę się o... A dlaczego by nie? Dlaczego by nie zagrać czterech pionków do przodu od razu? Myślę, że pomysł spoko. No ale raczej on F6 nie zagra. Nie sądzę. No, i tutaj na spokojnie sobie wyprowadzimy później skoczki. A jeden szach tutaj nic nie działa, jest posunięcie G3. I spokojnie skoczek sobie wychodzi. I drugi skoczek sobie wychodzi. Ok. Pytanie, czy teraz zagrać gońcem na G2, skoro mnie to tak sprowokował? Czy To jest jakiś tutaj teraz większy sens. Może najpierw gońcem na E3 w takim układzie. I myślę, że. Taki ruch. Oczywiście on może wskoczyć tu, sobie na chwilę wrócimy tędy. Tutaj by trzeba było chyba to wybić i potem zagrać E5 E5 koniecznie, zamknąć pozycję. On może zagrać tu jasne i goniec na G1. Wtedy wypędzimy tego skoczka w bardzo prosty sposób. I go tutaj. No, ograniczymy go maksymalnie. Zobaczcie, G4 skoczki. Na F5 nie mogą ruszyć. Ja sobie z powrotem wrócę ładnie gońcem i będę planował Hetman D2 i posunięcie F5. Tak? I ruch F5 jest w zanadrzu. O ile on zrobi Roszadę, a uciekł. Uciekł jednak. Eee, tutaj myślę, że roszadę trzeba zrobić. Nie boimy się takiego ruchu jak H5. Wtedy spokojnie sobie zagramy królem na G2, bo po wymianach spokojnie sobie wierzą możemy zagrać tutaj, a nawet po takim posunięciu chyba król G3 nie wygląda źle. Tak mi się wydaje. No i w każdym razie będziemy teraz cisnąć e, w ogóle e, taki ruch. Też mógłbym chyba zagrać. też, A już przewidział. Dobrze, wieża H1. Tak jakby słyszał, nie? No, jak się uda tu wymienić wieżę, to jest super. Panujemy na wolnej linii i spokojnie przeciwnika będziemy tutaj męczyć. Zatakujmy gońca. Królew 8. Ok. E, no i pytanie, co dalej. Jakoś trzeba go tutaj pooszukiwać. Może przerzut koczka tu na G3, i do F5 będziemy dążyć. Spokojnie na G3 z koczkiem. Tutaj nigdzie nie może ruszyć przeciwnik. Na A5 też nie może. No właśnie, wygrywanie lepszej pozycji jest trudną sztuką. Ale sobie poradzimy. Chociaż plan był prosty, może tak. Hetmanem wejść na H2, i będzie groziło bicie wejście Hetmanem. No właśnie. No hmm. bo chyba to od razu zrobić z tym planem, ale to spokojnie mamy czas. Tutaj mi nigdzie nie wejdziesz. Zagrajmy skoczkiem. Zawsze to jest prowokacja do F6. Ale to on tutaj podstawił. No zobaczcie, czasem to jest takie proste, co nie? A serknę sobie tylko. To jest plus ponad 2. Bardzo dobra pozycja białych. Miło wszystko. No dobra. Jak podstawił, to bierzemy i gramy dalej. Nic na to nie poradzę. Posunięcie E4. No niech będzie ruch C5. Ok. Może skoczek C6. Dlaczego by nie? Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Oczywiście tutaj d4 jest najbardziej popularne, jasne. Um, I od razu może e5 zaaplikujmy przeciwnikowi. Zobaczymy, czy zagra na b5. Znaczy, że będzie coś kumał tutaj. A po wybiciu będzie bardzo fajnie. Pionkiem z b sobie odbijemy. Odejście myślę, że też dla nas nie będzie jakąś, jakąś tragedię. Od razu e5 z atakiem. Mi się ten schemat podoba. Um, no i tyle. Gramy sobie dalej. No i się zamyślił, czyli został zaskoczony. A to dziwne. No bo jak Sycylijską sobie gra. To już powinien coś tutaj wiedzieć mniej więcej. Wrócił. Ok. skoczek F6 za takim na pionka. Możliwe, że po tym ruchu zagramy sobie goniec B4, ale nie z zamysłem wybicia. Chociaż no zamysł taki będzie, żeby zdobyć pionka. Ale niekoniecznie chcemy tego skoczka na C3 wybijać, bo to nie jest do końca takie dobre. A z uwagi, że ten goniec jest silny, a przeciwnik chętnie zdwoi sobie pionki za zostawienie pary gońców. No właśnie, yy, więc to jest takie posunięcie. Myślę, że damy szacha co? Damy szacha sprytnego, żeby mieć opcję wybicia tu. Bo jeżeli skoczek się zasłoni, to bijemy na E4. Jeżeli tak, to też bije na E4. On mi zbije tu, ja tu. Tu goniec wisi, więc zdobywamy pionka. E, no i cóż, on musi zagrać po prostu gońcem na D2. Wrócić sobie. Ja wtedy Hetmanem zagram na B6 i gra gitara. Dokładnie. Wracamy Hetmanem z atakiem na pionka stępem. Bardzo możliwe, że skoczek C3 jest OK. Bo jak wezmę pionkę na B2 wieża B1, Hetman wróci, to skoczek jakiś wejdzie na B5. No właśnie. No właśnie. I to jest OK z jego strony. Muszę zagrać ruch A6 nie mogę sobie pozwolić na tego typu zagrania jak właśnie skoczek B5. Więc A6 sobie zagram. Tak dosyć szybko i pewnie mam nadzieję. Goniec C5 też było w zanadrzu. Chociaż takiego ruchu trzeba było się obawiać, bicie tu, tu i co z Hetmanem robić. A teraz Hetman by się schował tu spokojnie na A7. Dobra. Posunięcie A6. No taki ruch jest przydatny w Sycylu. I teraz zagramy gońcem na C5, bo teraz jak będziesz y, opcja taka, to bijemy na F2 i spokojnie uciekam hetmanem na A7. On musi zagrać hetmanem. E, tutaj musi zagrać hetmanem i możliwe, że taki ruch chociaż no właśnie. Ucieknę sobie na A7, bo jeżeli on zagra tu, to ja sobie wrócę i będę go straszył B5. Tak sobie zagramy. Zobaczcie, jaki jest układ figur. Ja mam trzy figury w grze. Hetmana, fajnie ustawionego. E, a on ma zablokowanego gońca. Dziwnie stoi wieża. Skoczki niby naturalnie. I tutaj sobie wracam. Aha, poczekajcie, on zagra. Tak. Może tak zagrać. To ja wtedy mam taki ruch. Skoczek na D4. Nie zagrał. E, myślę, że od razu B5. Przywalimy. By ten skoczek sobie wrócił. Trzeba zrobić szybko roszadę lub d6, chociaż d6 mi końce zablokuje. Myślę, że roszada będzie dobrą opcją. Tutaj skoczek d4 jeszcze wisi w powietrzu, ale roszada była mi potrzebna, żeby ta wieża e8 jednak tutaj sobie dobrze podziałała. Zobaczcie, mam przewagę w rozwoju. Będę chciał chyba tak, w ogóle to byłoby super, potem zagrać d6 i wyprowadzić końce na g4. Końca z C8. To w ogóle byłoby świetnie, no ale nie można mieć na pewno wszystkiego. Zobaczymy, co to po takim ruchu. Po takim ruchu, no skoczek D4 cały czas yy, mi się wydaje. Hetman D1. No. Hmm. Można zawsze wybić, to w sumie też jakieś uproszczenia będą, których chyba do końca nie chcemy. Może po tym ruchu po prostu, znaczy, może po koniec E3, może właśnie, goniec na C5 zwyczajnie trzeba zagrać. Bo tak to on ucieknie. Na D1. Um. A, co tam? Ryzykujemy. Trochę intuicyjnie zagrałem. Powiem, przyznam się szczerze, nie chciałem się do końca wszystkiego liczyć. E, zagramy skoczek na D4. No zawsze mogę wybić tutaj, zagrać Hetmanem. No i też będę się dobrze trzymał w tej pozie. Ale wybił i o, już mamy parę gońców, więc jest świetnie. Dobra. Zbijamy. I tak. Gońca nie może trzasnąć, bo wierza E8. A gońc już chce zbić tego pionka. Nie no, to teraz stoimy świetnie. W ogóle zobaczcie. Troszkę niepoprawnie zagraliśmy tym skoczkiem według mojej oceny. Znaczy niepoprawnie. No tak, nieco... Um... Może nie na ale z jakimś tam małym ryzykiem. No dobra, yy, tu chyba, nie, tu goniec na F6. Będziemy bronić tego pionka twardo. Wie, że E8 grozi, grozi wzięcie tego. Bo tutaj nie chcę stawiać gońca, on będzie przyblokowany, a na F6 zawsze z tej strony troszeczkę broni. A więc myślę, że na 6 sekund stoi świetnie. Paragońców jest bardzo dobrze, jest bardzo, bardzo dobrze. Pozycja jest wyśmienita y, po obronie sycylijskiej, słuchajcie. Można szukać innych ciekawych tutaj y, źródeł do poprawiania jeszcze swojej gry. Co, mój drogi przyjacielu, teraz wymyślisz? No myśli, zobaczcie, myśli, myśli, wieża e8, wieża e8, koniec na d5, tu się zgadza, no biorę od razu pionka, bo tego trzeba było obronić i wieża e8. Myślę, że ruch prosty, wolna linia, to troszeczkę przeszkadza w wybiciu, bo na przykład jakby wieża chciała zagrać tutaj i tego pionka mi mocniej atakować, to zawsze mam e, tutaj też, e, znaczy spoglądam sobie po prostu na gońca. Ok, no i tak samo będzie wieża C8 stała. Myślę, że dobrze. Pionek więcej. Można by było wybić tego, ale różnopolowe dają zawsze szanse białym większe na y, uratowanie pozycji, więc nie za bardzo chyba chcę to zrobić. Mm. Ok, no ale teraz tutaj zepsucie pionków może mieć sens. Pytanie, czy nie tak zagrać? Zostawmy jeszcze gońce i zagramy hetmanem. Mamy jeszcze G6 w powietrzu wisi, bo on mi wybije wieżę, ja będę musiał wybić. Aha, jak on zagra tam, to wieża E6 będzie dobre, bo uda nam, nam się może pianki zdwoić. Dobra. Ustawiliśmy pięknie hetmana za gońcem, celujemy w skoczka. Nawet tak się zastanawiam, po cichu, że jak nawet tak wróci, to nie wiem czy strzałka nie jest dobra. Hetman bije, tutaj bicie. Hetman bije do końca i tam. A nie, bo Mata dostanę. Dobra, to takie trochę e, na wyrost. Myślenie chyba niepotrzebne. Ale dobra, póki co to on ma problem z tym skoczkiem. Zobaczcie, ten skoczek nie może za bardzo się nigdzie poruszyć. No wejdzie na G5. Okej, okay, w ten sposób chcesz mi tutaj. Aha. No tak może tak dobra, bijemy tego skoczka pionkę zachowujemy on wybił tym to ciekawe centralizacja hetmana niech nastąpi tam się gdzieś go przerzuci a wiadomo jakiś taki ruch Okej, okay, będziesz chciał mnie atakować, drogi przyjacielu. Widzę to. Może gońca tu? Na E5? On zawsze będzie miał tak, ale muszę G6 zagrać koniecznie. On zagra tutaj albo tutaj. G6 trzeba będzie zagrać. Nie, no tutaj nie może, bo tam będzie pląbka. Więc na G4. O! Dzień dobry. Nie zauważył. I G6 na spokojnie. i nie widział cóż mogę powiedzieć goniec e4 no to będę musiał wymienić hetmany też jest ok dobrze że jest już g6 jest furt, furtka królowi a więc spoko już teraz działa dobrze to wszystko działa już bardzo dobrze No i myśli przeciwnik. No już mogę powiedzieć? No, w sumie to nie wiem co. Czas mu się kończy, czas też jest elementem gry. No, koniec C4 się bardzo narzuca. Hetman F4. Nic tutaj chyba. O! Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zagranie, nie mogę tutaj? Tak po prostu. Tutaj to zbije Hetman, to nie. d 5 um, F5 jeszcze mi chodzi po głowie, on wróci. Nie, no chyba ta. Tak, próbujemy wymienić po prostu. Atakuję bezpośrednio też Hetmana. E, ok, wymiana, wymiana. Wolna linia zajęta. Może Hetman na G3? Można na pewno wrócić, można chyba też wymienić, też to powinno się udać po wymianie, chociaż wymiana na pewno spowoduje większe szanse białymi na remis w tej pozycji konkretnej, ale no nie wiem, tak się zastanawiam, jak ktoś ma dobrą technikę, to wymiana jak najbardziej może być ok. Czy ja tu nie łapię przypadkiem hetmana po szachu tak? Koniec g5. Bo jeżeli bierze g1, to najpierw bijemy wieżę. Albo dajemy szacha. Błąd rodzi na pewno drugi błąd. To już tak jest w szachach, że małe błędy rodzą duże. Okej, okay. no i lecimy dalej. Znowu obrona skandynawska. A, spokojnie sobie wyprowadzimy skoczki. Posunięcie D4 klasycznie. Okej. Okay. Myślę, że skoczek E5 jest ruchem ciekawym bardzo. Jak zagra tak, to mam skoczek C4. I teraz tak, skoczek E5 też jest fajnym ruchem, bo G4 grozi. Fajne są potem akcje przez H4 dosyć ostre. Taki ruch, skąd wiem o takim ruchu? No słuchajcie, no też z analiz oczywiście partii. Gdzieś to się zawsze przewija w szachach i sobie człowiek zapamiętuje pewne idee. Akurat w skandynawskiej, gdzie nie gram w zasadzie białymi, no też się takie rzeczy pamięta, bo... No po, polecam analizować partii nie tylko ze swoich debiutów, ale też i z różnych e, czy ja tu prawie nie łapię hetmana no tak się prawie tutaj chcę tego hetmana złapać, ale g4 g4 jeszcze niech nastąpi e, no tutaj ten hetman ucieknie tam, bo jak zagram tutaj to też ma taką ucieczkę i tam też będą białe stały świetnie, no h4, idziemy po niego on musi jakiś h6 albo h5 zagrać, h5 to będzie tutaj niebezpieczne bicie i ten pionek będzie bardzo słaby i spora przewaga białych więc myślę, że tu już czarne są w poważnych tarapatach, mam nadzieję. Eee, Okej, okay. eee, Poszło takie zagraniczenie. Nie mam takiego ruchu przypadkiem. On, jak zbije tym, to jest hapięć i łapie figurę. Jak zbije tym, zbije królem. Będzie musiał zbić królem. Eee, zobaczymy, czy zbije królem. Możliwe, że z rozpędu zbije skoczkiem. Ale pewnie się teraz zastanawia i bije królem. To też jest sukces białych. Tylko, właśnie to trzeba dobrze wykorzystać. Yy, dokładnie i chyba tak. pinujemy pola E4. No, może nastąpić taki ruch. Nie nastąpił. Zobaczmy do H5. Nie wiem, co gość gra w ogóle. Aha, on może tutaj zagrać teraz. Dobra. To ja się pomyliłem. Dobra. Mm, muszę F3. Wygląda to mega dziwnie. Ale król w centrum. Dobra, jest OK. Zapomniałem o tym, że tu jest związanie jednak. I szybka roszada, bo groził na przykład taki ruch. A teraz cóż, teraz może z planem przerzutu skoczka i dojście do ruchu C4. Jeszcze zobaczymy. Może k 6 z jego strony nastąpi? No jakieś H6. A to H6. Wysoko, ten pionek będzie ustawiony. Przyblokujemy. Zobaczymy też, jak on się zachowa. Jeżeli koniec B4, dobra, tu wróciłeś. Chcesz mnie atakować. Jasne, to zagramy sobie skoczek E2. Nie, bo zagrasz końcem. Może tak. Po prostu tak, żeby mieć tutaj opcję jak coś obronną, ale też hetman tu. Ok. Może tak, żeby nie było gońca C4. No jeden szach, to uciekam sobie królem. Bo chcę zagrać teraz z skoczkiem, dobra, szach, to król sobie ucieka. Jeżeli Hetman wejdzie tutaj, to też mam opcję Hetman E1 w razie czego. Więc tu się też trzyma wszystko. b 3 to dziwne posunięcie, ale chyba potrzebne. Jasne. Um, hetman D2, wybicie. Dokładnie. I teraz mój plan jest prosty. Skoczek E2C4. Nic prostszego w tej sytuacji nie wymyślę. OK. Tak będziesz chciał zagrać. Widzę to. Może wieżą tu wzmocnimy. Te groźby, tylko że po tym ruchu i tak zagrasz tu. To mnie trochę martwi. Co nie zmienia co nie zmienia w ogóle faktu, że pozycja białych jest dobra. Na pewno jest dobra. Chociaż już czasem zaczynam wątpić, co jest dobre, a co złe, w danym momencie. Chociaż nie, no powinno być OK, tutaj. O, właśnie, Hetman G G5. Hetman G5, tu się trzymamy, i po potem tak i tak, cały czas uparcie. Chcę, chcę w ten sposób zagrać. Na razie przeciwdziałamy groźbom przeciwnika. Nawet C5 nie można, bo tutaj jest strzałka. Ok, no to Hetman G5 na skoczka. Możliwe, że też taki sprytny ruch zagram, żeby mieć taką opcję, chociaż to nic tam jakiegoś wielkiego na pierwszy rzut nie daje, ale tu plan jest inny. Tak zagrać, żeby tak zagrać. Ok, tak i tak grozi. Zobaczymy, co on na to. Szybkie C4. F6 może być. Ok. O szybki szach, on się broni przed ruchem C4, jeszcze widzi to. Dobra. Może A3, żeby nie było B4, nie chciałbym takiego ruchu. <ścoughs> Sorry, taki ruch wyczekujący troszeczkę. Skoczek stoi świetnie. Czy go wykorzystam tam? Jeszcze nie wiem. Możliwe. Może yy, właśnie tutaj coś szykuje, coś takiego może. Yy, może po prostu tak i tak. Chcesz mi zagrać tu? No dobra, pozwolę ci na to, bo sobie będę uderzał w punkt E6. Po tym ruchu zagram tak, potem tu. no Pozycja już wymaga takiego trochę twórczego myślenia, to już nie jest taki debiut Obcykany, gdzie łatwo się gra i schematy są już utarte. Nie, tu już jest e, gra na głowę. Mocno na, gra na głowę. Poszedłeś tu, a to jest podstawka piona. Tylko pytanie: tutaj, 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 i bijesz mi tu. Tak sobie to policzyłeś. Ja wtedy mam taki ruch: bijesz tu, ja tu. Dobra, to działa. To działa to dalej policzył. Dopiąki ważne, ten skoczek też jest ograniczany przez to. Dobra, i 6. No, nie będę tu długo myślał nad tym ruchem. Bo po prostu sobie to przekalkulowałem i chyba działa. Hetman nie może. Pilnujemy, bierzemy jakość. I będziemy już go mieli. Tak, tutaj trzeba wybić koniecznie. Hetman już tam nie działa jak trzeba. I Hetman 7 chyba starczy do zwycięstwa. Tak jest. Dobra, moi drodzy, dzisiaj trochę krócej, e, mam nadzieję, że też treściwie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.